Jesteśmy na Security Bootcamp, to druga edycja wydarzenia. Wydarzenia dla szefów bezpieczeństwa, security managerów z największych w Polsce firm i instytucji. Wspaniała zabawa, świetna integracja, mnóstwo kontaktów. Kontaktów biznesowych, kontaktów branżowych, kontaktów merytorycznych. Na naszym stoisku nasi klienci i partnerzy mieli okazję zobaczyć najnowszą technologię firmy TruVision. Jest to przesiewowe skanowanie osób bezpieczne dla zdrowia. Umożliwia wykrycie większego spektrum niebezpiecznych przedmiotów, nie tylko metalowych. Pokazywaliśmy najnowsze technologie z oferty Axis Communications. Między innymi kamerę termowizyjną z najnowszym oprogramowaniem Axis Perimeter Defender. Uczestnicy wydarzenia mogli również pobawić się kamerą obrotową PTZ z technologią Quick Zoom. Kamera potrafi poniżej 1 sekundy przejść do każdej krotności zoomu. Nawet na duże odległości jesteśmy w stanie odczytać tablice rejestracyjne z odległości rzędu 150 metrów. Omówiliśmy wszystkie kwestie, którymi powinien cechować się dobry system kontroli dostępu. Dużo było tematyki związanej z cyber security w naszych rozwiązaniach, a także o tym, jak kopiujemy te dobre praktyki ze świata IT do naszych rozwiązań. Ciekawym elementem naszego spotkania był quiz, który przygotowaliśmy dla uczestników, który umożliwił drużynom poczucia tutaj takiego ducha walki i konkurencji, a przy tym była to świetna zabawa w miłej atmosferze. Z udziałem naszych partnerów technologicznych, firmy Zenitel, firmy Hytera, firmy Vocero, prezentujemy i pokazujemy systemy, które wspierają podstawowy zmysł człowieka, jakim jest słuch. Dzisiaj bawiliśmy się na przykładzie alarmów, które niekoniecznie muszą być fałszywe, ale doprowadziliśmy do tego, aby nasz operator, który dzisiaj jest przytłoczony wielką ilością fałszywych alarmów, jednak miał możliwość reagować tylko na te alarmy, które są faktycznie prawdziwe. Wieczorem zaprosiliśmy naszych klientów na prezentację rozwiązania MobileCam. Mobilna platforma monitoringu jest to autonomiczne rozwiązanie, które możemy stosować w miejscach, gdzie nie posiadamy żadnej infrastruktury technicznej. Dzisiejsza gra decyzyjna dotyczyła tematu, który ja roboczo nazwałem jak uchronić się przed kradzieżą mienia, którego nigdy nie było w magazynie. Warsztat był przeznaczony dla security managerów i osób zajmujących się bezpieczeństwem, a wszystko odbyło się pod hasłem nic nie jest tym, czym się wydaje. Wspaniałe okoliczności przyrody, wspaniała pogoda, mnóstwo nowych, dobrych wiadomości, dobrej wiedzy, którą mam nadzieję będziemy wykorzystywać w codziennej służbie. Oczywiście bardzo dużą wartością była możliwość poznania różnego rodzaju rozwiązań technicznych, zabezpieczeń technicznych używanych w bezpieczeństwie. Ponieważ przez 2 lata od ostatniego spotkania bardzo dużo się zmieniło w technice i w zabezpieczeniach. Świetna organizacja, wspaniałe towarzystwo. Spotkanie specjalistów, ale zupełnie w nieformalnej atmosferze. Bardzo fajna impreza, bardzo skuteczna i wszystkim polecam. Najistotniejszą dla mnie kwestią to możliwość rozmawiania z ludźmi z branży, poznania się, wymiany doświadczeń, opinii, pożartowania. 60 uczestników, specjalistów do spraw security, 5 partnerów technologicznych. Dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy za wspaniałe warsztaty merytoryczne, dziękujemy za świetną zabawę.